Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Kłania się wam Wandrot, ze mną jest Felipe. Dobry wieczór. Zaczynamy dzisiaj eliminację WEC 24 od dwóch gier Mord do Bicia, które na początek dostały naprawdę srogie wyznania, bo i Polish Inhouse, i Kopacze to są drużyny, które są tutaj gdzieś przewidywane do wyjścia z tej grupy, więc zobaczymy, na ile będą w stanie namieszać. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tej rozgrywki. Obie drużyny, wszystkie trzy, które dzisiaj zobaczymy, możemy kojarzyć. Widzieliśmy w miarę regularnie w starciach naszej ligi polskiej lokalnej, więc tutaj zobaczymy naszych typowych graczy, ludzi, których tutaj dobrze znamy i kojarzymy, więc jestem ciekaw, jak się pokażą, jak to będzie wyglądało, kiedy już grają jednak w poważniejszym turnieju, w eliminacjach do poważniejszej stawki. Prawdę powiedziawszy, właśnie wiążę pewne nadzieje z mordami do bicia, bo oglądałem wczoraj te ich około scrimowe mecze. I są momenty, w których naprawdę ładnie dogra, w których ta responsywność i teamplay są na wysokim poziomie. I mam nadzieję, że tak też będzie dzisiaj, bo też przedłuży nam to po prostu cały początek tych eliminacji. No cóż, myślę, że chyba tyle jak na razie. A nie, jeszcze sekundka, bo my chcemy przedstawić tutaj drużyny, które dzisiaj widzimy, czyli KRS, w których składzie jest Only Matt, Lost Control, Kubanos, Gandalf oraz Vox, kontra Mordy do Bicia MTB, czyli drużyna, w której składzie jest Chiptok, Zys, Kubox, Zioi oraz Slavic Eagle. Więc zaczęliśmy już draft, przejdziemy chyba do samej gry. Mamy już pierwsze kilka banów po stronie obu drużyn. Mordy do bicia rozpoczęły z Viperem i Tuskiem. No i teraz Hoodwink. Dosyć ciekawe bany. To nie są takie... Hoodwink jest dosyć popularną metapostacią. Viper, Tusk troszeczkę mniej, ale ciekawie. Z drugiej strony KRS bany już dużo bardziej typowe. Doom, Lifestealer, Dragon Knight i Tiny. No to są definitywnie popularne postacie. Dragon Knight pomimo nerfów dalej popularny. Lifestealer ostatnio zyskał sporą popularność także. No i Tiny, szczególnie jako support, sieje duże spustoszenie. No i pierwszy pick dla Mord do bicia Timberso. Obydwa piki właściwie z grubej rury od razu. Tak, tak. Timber z jedynki albo z trójki już jako gdzieś tam centralna postać draftu. Razor też, który moim zdaniem nie jest oczywisty w pierwszej fazie, więc... Cieszę się, że zaczęli korami. No, ciekawie. Zaostrzy trochę ten draft. Tak, Timberso po stronie Mord do bicia o tyle ciekawy, że i wielu tutaj może wiedzieć, że Zys jest ogromnym fanem tej postaci z mida, ale także to może być offlane. Fajny flex, silna i dosyć uniwersalna postać. Z drugiej strony Razor, który też może być offlane'em, może być midem, może być nawet safe lane'em, bardzo silny. Tutaj miałem okazję właśnie też z Zysem rozmawiać o Razorze. On bardzo respektuje tą postać, uznaje, że szczególnie talent na kradzież HP, jego shard i tak dalej są bardzo silne aspekty, że Razor jest troszeczkę niedoceniany według niego. No i cóż, dla KRS-u drugi pick Grimstroke, Mordy do bicia, nie zastanawiają się długo, Crystal Maiden. Myślę, że oba supporty z pozycji 5, obie postacie. Orcie? Prawdę powiedziawszy, też podoba mi się właśnie ten Grim od razu z Razorem, bo Razor jako postać, który lubi po prostu wbiegać w centrum całego zamieszania razem z Grimem, z Inkswellem. Potencjalnie mocne combo, jeżeli będą grali razem, ale myślę też w samych teamfightach będzie to oddawało. Tak, definitywnie. No też nawet jeżeli Razor nie zostanie podwójnego linka, choć no definitywnie będzie pewnie okazja, to samo przetrzymanie też Soulbindem Grimstroke'a, to, że trudniej jeszcze będzie uciec od tego Razora, który pewnie też skupi Sharda w pewnym momencie, czy jeszcze będzie przyciągał te jednostki do siebie, to będzie naprawdę dużo zamieszania. A z drugiej strony Crystal Maiden ostatnio zyskała znowu na uznaniu jako pozycja numer 5. Przez chwilę była trochę niedoceniana, ale kilka ostatnich update'ów dostawała cały czas buffy. Jej shard ostatnio bardzo przyjemna quality of life zmiana, w sumie dwie. Po pierwsze, że shard może być użyty w czasie ulta, nie przerywa go, czyli może potencjalnie zdodżować trochę stuna, coś tam odbiec, uciec bez przerywania ulta. Po drugie, sama może tego sharda detonować i zrobić to AOE przywiązanie, więc bardzo mocna postać i
fajnie ją widzieć. Jestem ciekawy, jak będzie wykorzystana. Mordy z Kunką, który myślę, podejrzewam, będzie grany z trójki Timber z jedynki, ale możliwe, że się mylę, bo w tej chwili raczej Kunka jest grany pod Water Park, jak najszybszy scepter i potężną małe kontrolę, bo nie da się w tym ruszać, dopóki nie kupisz złotego itemu. No. I odpowiedz Shakerem od razu. No ciekawy Shaker. Shaker definitywnie duża kontrola na Crystal Maiden, kontrola na Timberso. Timberso, który nie lubi obrażeń magicznych, które Shaker posiada, oraz Timberso, który nie lubi tych pojedynczych mocnych uderzeń, bo on raczej woli dużo mniejszych herb. Shaker ze swoim W oczywiście fajna odpowiedź. Co do Kunki jeszcze ciekawi mnie o tyle ta postać, że z jednej strony został znerfiony zauważalnie jego scepter, jego spele i ten jego crowd control niby został znerfiony, jest słabszy niż wcześniej, ale z drugiej strony dodatek Bloodstone'a i zwiększenie AOV na tej postaci sprawiło, że nagle to się stał korowy przedmiot u niego i z tym ukończonym Bloodstone'em Kunka ponownie ma potężny obszar tych swoich stunów, jeszcze większy AOE statku i ponownie bardzo, bardzo silny, bardzo opresywny crowd control z jego strony. Właśnie mordy już w tej chwili myślę, że mają bardzo chaotyczne te teamfighty. Połączenie Water Parku z CM-ką, z Timberem, który biega w te i we w te, to już jest coś, za czym ciężko nadążyć. A są to 3/5 draftu, więc zobaczymy, jak będą w stanie to jeszcze domknąć, ale myślę, że crowd control póki co mają na bardzo wysokim poziomie. No cóż, czekamy na wybór, właśnie KRS wybrał Faceless Void. Tutaj raczej myślę, że nie ma co się zastanawiać. Faceless Void z pozycji numer 1 i zgaduję, że w sumie to jest dobre pytanie, czy oczekujemy teraz na mida, czy ten Earthshaker będzie pozycją numer 4, czy może Razor będzie pozycją midową, Earthshaker będzie na przykład offlane. To jeszcze jest dużo, dużo miejsca tutaj do fleksowania, dokładnie. Tak. Vengeful, prosty swap z chrono, myślę, że no brain pick często. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo, na Razora, bardzo, na Faceless Voida. Bardzo mocna piątka właściwie w każdym scenariuszu. 5 albo 4, ja myślę, że tutaj raczej Vengeful będzie czwórką. A, natomiast to raczej, tak, nie zapomniałem o CMC, więc nawet z tej czwórki to myślę, że... No bardzo, bardzo dobry combo breaker i to definitywnie będzie ważna postać, która będzie mogła ratować swoich sojuszników, więc najpewniej w mordy do bicia na 99% poszukują teraz pozycji numer 1, natomiast KRS chyba poszukuje trójki, może dwójki, ten Razor tutaj tak flexowany, ja myślę, że ten Earthshaker raczej 4, Grimstroke 5, ale jeszcze zobaczymy. Mordy do bicia zbanowały Paka, więc zakładają tutaj, że KRS poszukuje midlane'a. Z drugiej strony KRS banuje Svena, czyli jak mówiliśmy, zakładają, że mordy do bicia poszukują pozycji numer 1. Patrzę, co zostało jeszcze w puli, ale prawdę powiedziawszy, jeszcze za mało znam niestety tych zawodników, żeby coś przewidzieć w ciemno. Przerwę ci. Dziękuję, Leon, za suba. Zobaczyliśmy. Przepraszam, tylko byliśmy tutaj w czasie bardzo intensywnej analizy, więc już tutaj dziękujemy. Cały czas tak naprawdę myślę właśnie, czy Razor jest jedynkowy, czy trójkowy i trochę ciężko mi z tym usiąść, bo dalej nie mamy jedynki u Mord, więc ciężko założyć, czy ten Razor ma... Dwójkowy czy trójkowy? Razor jedynkowy czy trójkowy, powiedziałem? Tak. Tak, dwójkowy czy trójkowy. tak. Właśnie coś ci się dzisiaj tak staje, mit jakoś jeden ci się ten, ale tak samo zastanawiam się i myślę, że to będzie flex potencjalnie. Zobaczymy, jakie linie im po prostu lepiej pasują i tyle. Może być z mida, ale może być dalej jeszcze. Może na przykład być Earthshaker z offlane'a, Grimstroke 5 i na przykład tutaj będzie jakaś czwórka. Tutaj KRS wydaje się mieć dużo więcej flexu jeszcze w swoim drafcie. No cóż, ban drugi na Naga Siren, no definitywnie mordy do bicia poszukują pozycji 1. Jestem ciekawy, co zbanują. No dalej chyba będą banować midlane'a. Mają jeszcze minutkę czasu zapasowego, to... No cóż, co by tutaj mogło im jeszcze przeszkodzić na tym midlane'ie? Zobaczymy, może ktoś ma jakieś sugestie jeszcze na czacie. Morphling. Ciekawe.
Morphling jako jedynkę, potencjalnie wybór dla Mord do bicia. No potencjalnie, no. To nie byłoby najgorsze z Earthshakerem, z Razorem. To jest ciekawy pomysł. Od Esmida albo Pugna pomysły dla KRS-u na Mida. Też zobaczymy, 15 sekund. Mordy do bicia wykorzystują cały swój czas. Ban na Storm Spirycie. No to byłaby postać, która definitywnie z całym zamieszaniem, jaki powoduje KRS, jaki mocem ich teamfightu, to byłby spory problem. I Lina na pozycję 1, ciekawe. No, okej. Okay. To będzie gra raczej pod mocniejsze tempo. No, Faceless Void w late game'ie to definitywnie nie jest postać, którą chce się widzieć, więc... Mocniejsze tempo Lina też jest jednym z niewielu carry, który po wbiciu szóstego poziomu po szybkim smoku jest w stanie go skasować. Tak. Więc możliwe, że na to też patrzą, żeby ten mid game wejść z większym tempem zdecydowanie, żeby tego Voida spowolnić. No. No cóż, i oczekujemy na odpowiedź KRS-u. No coś im się przyda, myślę, co by im troszeczkę zrobiło miejsca i kupiło trochę czasu. Coś, co poradziło sobie z tym Versoem. Jestem sam ciekaw, co tutaj wymyślą. Queen of Pain, no to jest definitywnie postać, która może trochę namieszać, która całkiem dobrze się skaluje i zobaczymy, mamy Zysa Timberso, czyli to będzie Timberso mid lane, Mokra Kasia Zioi będzie na pozycji 3, Kunka, Kubox jest, Kubox pozycja 5, Duelmeister pozycja 1 na linie, z drugiej strony Kubanos Razor, czyli Razor offlane, Gandalf na Earthshakerze, czyli pozycja 4, Vox Amper, Grimstroke 5, Only Madfaced Void 1 i Lost Control, Queen of Pain pozycja 2. Ciekawie. Też myślę, że ten pick chłopy z graniem pod chrono to jest dobra opcja, dużo większy burst od razu. No definitywnie to będzie jakaś odpowiedź. No, jeżeli ten Timberso miałby zbyt łatwego mida, gdyby sobie zbyt dobrze poradził, to KRS miałby problemy jakkolwiek go zatrzymać. To mogłaby być bardzo szybka gra, więc to jest dobry pomysł. Coś, co może potencjalnie KRS-owi tutaj dać jakąś odpowiedź i pozwolić utrzymać tą grę. Myślę, że jeżeli uda się Mordom grać bardziej z zegarkiem, zamknąć tą grę szybciej, to mają szansę. Jeżeli przyciągnie to się już do late'u, to raczej patrzyłbym na tego Voida jako win condition. Definitywnie. No cóż, zobaczymy. Jestem ciekaw. Mamy już jak na razie brak smoku. Zobaczmy po stronie Radiant, po stronie Mord do bicia. Grafika nam się troszeczkę nie zgadza. To co mu wspominałeś przed streamem, Team KRS jest po lewej, a tu Mordy do bicia są po lewej. A to się w postprodukcji teraz. To się naprawi, nikt tego nie widzi. To, że widzicie KRS po lewej, to nie oznacza, że to jest KRS i nie widzieliście tego. Mamy już Rage Quita na start. Jest świetnie. Chiptok już z agresywnym banterem. Chyba tutaj jakieś problemy techniczne pomniejsze. No cóż. Zobaczymy. Dla tych, którzy nie wiem, czy użyliśmy skrótu KRS, ale to akurat nie są przedstawiciele Krajowego Rejestru Sądowniczego, natomiast KRS to skrót kopaczy rakowych studni. Tak. Dla tych, którzy... Rakotwórczych chyba, muszę cię poprawić. A co powiedziałem? Rakowych. O, rakotwórczych, przepraszam bardzo. To jest spory błąd. Tak. Dobra, to jest tutaj zauważalne. Rakowy. Bardzo pasywnie na początku z tego, co widać, chociaż... No, mamy tutaj strzałkę, tutaj
tej mordy do bicia chcą może podejść. KRS tutaj podchodzi, widzimy na dół obie drużyny zgrupowane. Nikt z nich tutaj nie... Żadna z drużyn nie użyła smoke'a, więc... będzie jakaś wizja. Zobaczmy. Obie drużyny mają wizję na tej środkowej ścieżce, więc no. Zobaczmy, na dole tutaj jakieś spotkanie, raczej nic nie ma. Bardzo, bardzo kulturalnie podzielili się tymi runami. Tak, no i stwierdzili, nie ma co się bić, będziemy kulturalni. Zobaczymy last hity, nice. Środkowa ścieżka tutaj już spotkała się fala creepów dosyć głęboko. Zys tutaj już znajował dwa creepy, na pewno jest zadowolony. Oj, prawie dyna jeszcze na range'u. Coś ta pierwsza fala nie wyszła. Lost controlowi, tylko jeden last hit. Obaj bardzo agresywni. Obaj! Podoba mi się zestaw Tango, 5 Iron Branchy na start. Nie ma co kombinować za dużo. No, już zobaczmy sobie na środkową ścieżkę, górną ścieżkę. Only mat, 3 last hity, 2 deny, raczej jest okej. Okay. Wenchmove z Grimstroke'iem gdzieś tam się... Tutaj się coś pstrykają. Pstrykają autoatakami. Dosyć tutaj chip to troszeczkę obite. Ale nie ma raczej tej zagrożenia, bo trzeba będzie Inkswella jednak. Oj, dolna linia tymczasem, lina w swoich kłopotach, jest Oj. Link, jest Fisher. Dosyć mocno obita tej Kubanos z drugim poziomem, troszeczkę szybciej, więc oczywiście duel musi tutaj uważać, minus 33 damage'a jeszcze troszeczkę. O, ale faktycznie ten Link i Fisher mogą tu dużo im namieszać. Drugi poziom teraz i na Crystal Maiden i na linie. Potencjalnie może jakaś próba obrócenia tego. Earthshaker, czy on będzie próbował ciągnąć tą falę? Może zebrać ją i przejść gdzieś za wieżą i troszeczkę tą linię przesunąć do siebie bliżej. Razer tutaj troszeczkę pozostawiony samemu sobie, ale ta fala będzie pchała w jego stronę, więc nie ma tragedii. Już dosyć spokojnie, może powrócimy na mida. W międzyczasie Kunka stracił kuriera, ale myślę, że chyba już po dostarczeniu przedmiotów, więc nie jest to aż tak duża strata. Tak, wydaje się mieć dostarczone przedmioty. No cóż, Zys 11 last hitów, 4 denaje, Lost Control na Queen of Pain, 9 last hitów, 3 denaje. Dosyć zbliżone tej też Lost Control ma falę biegnącą w jego wieżę, więc tutaj jeszcze będzie miał okazję nadrobić kilka tych last hitów, więc jest stosunkowo równo. Zobaczmy na górę. Only Mat 11 last hitów, raczej zadowolony. Unka last hitów 10, też dosyć wyrównana linia. Nikt tutaj się nie wydaje jakoś skrajnie dominować. Trzecia minuta. Tutaj będzie Lotus. Lotus zdążył być podniesiony za późny wybuch Inkswella. Only Mat troszeczkę troszeczkę obity, ale raczej stajmuchuje z powrotem cały damage. Jednocześnie troszeczkę nasze oczy oślepi. Dalej zbugowany jest ten Immortal na W Faceless Voida. Jest to całkiem zabawne. Gra jest dopiero w becie, więc myślę, że... Tak, tak. Trzeba być po prostu cierpliwy. Miałem ostatnio okazję patrzeć w folderach, skonfigurować troszeczkę Dotę właśnie pod komentowanie i jedną z rzeczy, którą zobaczyłem, to że folder z Dotą nazywa się Dota 2 Beta. Myślę, że z takich graficznych rzeczy to Shield Rune na Primal Beastie jest... Oj, Kubox z tej dosyć głęboko, mamy Linka, mamy Fizura, Kubox z tego nie wyjdzie, to jest First Blood. Dla Kubanosa, KRS tutaj zadowolony z pewnością, CM tutaj troszeczkę za głęboko. No to ten Fissure nawet nie był aż tak niezbędny, ale zapewnił to zabójstwo, Razor zadowolony. Zobaczmy na Network, Razor teraz definitywnie wyszedł na prowadzenie, no i duel może być niepocieszony z tego powodu. Ten Razor już biegną do niego buty, niedługo pewnie trecy i będzie spore zagrożenie dla niego. To już bez regenu Void, widać, że starałem się go zamknąć jak najszybciej. Zakolejkowana salwa, więc faktycznie
No jest trochę problem. Zregenerować. No Vox też nic nie ma na sobie, więc... No to, że Matu musi używać na Tidebringera 24-sekundowy cooldown Timewalka, oznacza, że to nie jest chwilowo za dobrze. No to boli, to boli. Bardzo znowu jest Link na linie. Oj. Lina bardzo low, odcięta Fisherem. Lina raczej z tego nie wyjdzie cało. Kubanos nasz spokojnie, jeszcze dużo HP. Kubox teraz musi uważać, złapany przez Plasma Field, bardzo low. Gandalf jeszcze bez stuna, ale to chyba będzie zbędne. Używa W, zostawia killa swojemu offlane'owi. To są trzy zabójstwa chyba dla Razora, chyba że jedno z tych zabójstw podniósł Earthshaker, tak? Podniósł to Earthshaker, niemniej jednak no ten botlane definitywnie dobrze wychodzi dla KRS-u. Są zadowoleni. Razor piąty poziom, Lina nawet nie czwarty, no blisko czwartego, a Razor 5,5, więc ten bot zaczyna nie wyglądać zbyt przyjemnie dla mordobicia. Na środku tutaj widzimy Gandalfa, który coś tutaj warduje. Może jakaś próba ganku. Lost Control jeszcze troszeczkę do szóstego poziomu, jest troszeczkę przed nim. O, góry akcja. Ze strony Kuboxa. Co się dzieje? Chiptok bardzo low. Chiptok używa jeszcze Lotusa. Vox teraz musi uważać, skliwowany dosyć mocno. Wszyscy zawodnicy mocno low. Inkswell bardzo blisko, ale będzie Full Spirit. Wyjdzie z tego cało, on Limat odpala salwę, więc on tutaj zaraz powróci. W międzyczasie CM-ka znowu na bocie w kłopotach. O, znowu. Ten botlane jest... głęboko dajwowana i zabita. Ciężko. I w międzyczasie Kunkka jeszcze w dużych kłopotach, teraz... Oj! KRS nabiera potężnego rozpędu. No KRS tutaj definitywnie nabiera rozpędu, to co wcześniej wspominałem, Inkswell z Time Walkiem, Time Dilation, który też daje dobry slow, więc no to dobrze idzie po obu stronach, to jest całkiem zaskakujące. Przypadkiem nie ma na odwrót nazw drużyn na górze ekranu. Tak jest, wspominaliśmy niestety o tym. Jest to mała wpadka, ale myślę, że na przyszłość to jakoś rozwiążemy. Gdybym miał zrzucić winę na kogoś innego, to bym powiedział, że ja nie mam nic wspólnego z tymi grafikami, po prostu je otrzymałem i miałem wrzucić na streama, ale z racji, że na nikogo nie zrzucam odpowiedzialności, to tego oczywiście nie powiem. Tak nie wolno. Nie wolno tak, nie, nie. Dobra, Gandalf nam chyba tutaj już powrócił. Ja bardzo nie lubię tego bugu. Gandalf wspominał, że nie słyszy części speli. Zdarza mi się raz na jakiś czas. Jak już wspominaliśmy, Dota dalej w becie, więc zdarzają się takie rzeczy. No i cóż. Gandalf, no chyba jeszcze przestał już wracać. Też jestem ciekawy midlane'a. Midlane dosyć wyrównany, bardzo bliski network Zysa oraz Lost Controla. Obaj też bardzo zbliżony exp, minimalna różnica w siódmej praktycznej minucie. No ten midlane jest faktycznie... tak bardzo wyrównany. Mówisz, mega wyrównany i ciężko tu wskazać, kto będzie miał faktycznie większy impact w następnych kilku minutach, aczkolwiek na pewno liczą na Timbera, ponieważ te side lane'y wysypały się troszkę po drodze. Tak, troszeczkę... uda mu się dociągnąć resztę do góry. No cóż, po runie expa dla obu drużyn. Więc tutaj nie ma jakichś większych zaskoczeń, większych agresji. Zobaczmy sobie, no Lina tutaj... Lina nie jest tak tragicznie, to jedyna osoba, która odstaje. Może się uda wyciągnąć Grima u góry. Oj. Grim. Udało się. Grim tutaj wyciągnięty Matu raczej nie boi się spele na cooldownie, ale to jest miłe. Miło jakiś kill do mordobicia. Tutaj cały czas jeszcze jest Kubox, więc on Limat musi uważać. Stun. Wave of Terror jest złapany, zabity. Dios mio. No. Potrzebowali tego killa. Tak, to definitywnie mordy do bicia są zadowolone z tego. Dobry tutaj gank ze strony Crystal Maiden. To chwilowe przetrzymanie Voida, żeby nie mógł cofnąć damage'a. Idealnie, ile potrzeba było, żeby go zabić. Zobaczmy na środek. Tutaj coś się zapowiada, lekka inicjacja, Lost Control posiada manę na ulta, Zys bardzo low, Zys umrze. Więc z drugiej strony rotacja dwóch supportów KRS-u i na tym midlane'ie zdobędą zabójstwo na wrogim midlane'ie. Szybka odpowiedź na tą akcję z góry. Dalej trzymają rękę w dłoni, ale... grę w dłoni, co ja mówię? Ale rękę w dłoni? Tak, rękę w dłoni.
ale jak widać, mordy potrafią się gdzieś tam odgryźć. I mam nadzieję, że uda im się jakieś akcje w najbliższych kilku minutach znowu zagrać. Zobaczmy tej Lost Control z Hastem, głęboki gang, Kubok zginie, ale umrze też Gandalf ze Sestory się pojawił. Po stracie supporta jak na razie, Kubanos wchodzi głęboko, tutaj Link na razorze, Chiptok tutaj zginie w międzyczasie. Duelmeister też zostanie złapany, jest 3-1 dla KRS-u. Mokra Kasia bardzo low, także zginie Kunka, zginął tam też w tle Grimstroke, ale to tylko support. Więc KRS na pewno zadowolony, 4-2. Stracili tylko supporty. Lost Control z tym Haste runem miał bardzo dużo mobilności w tej walce. Także ta kontrola runy też dużo zmieniła tutaj. Tutaj teleportacje, Kubox tutaj jest na miejscu, Chiptok też przeteleportował się, teleportuje się także Duelmeister, ale chyba Razor jest bezpieczny. Wieża dobita przez mordy dobicia na bocie. No i cóż. Chwilowo 3000 przewagi KRS-u, zbliżamy się do 10 minuty, mamy trzecią pauzę. Bijemy tutaj pewne rekordy pod względem ilości pauz, a to jest dopiero pierwsza gra tego turnieju. Zasadniczo... Gandalf Ishii po raz kolejny. No cóż. W sumie chyba dobry moment, żeby zerknąć na przedmioty, szybko co się dzieje. Aj, chyba nie zdążymy, ale to... Zaraz sobie sprawdzimy. 10 minuta i patrząc na net worthy, Razor 5300, prawie 400, Queen of Pain druga. Razor chyba już z pełnym Mage Slayerem, więc to będzie bardzo ciekawe. Ten jego kurier tak, z pełnym Mage Slayerem. Z drugiej strony Queen of Pain, Witchblade już niedługo. Trzecia postać, Ziz, który jak na razie będzie kończył Kaję i zgaduje Blinka, a teraz Smoke po stronie KRS-u. Chcą tutaj zgankować na midzie. Kubox raczej ominie tego smoke'a. Oni skierują się na bot, chyba szukają tutaj Duelmeistera, który farmi blisko swojego T2. Złamał smoke'a na Voxie. Głęboki skok, Lost Controla pod wieżę. Stun na Queen of Pain. Queen of Pain musi uważać, Queen of Pain umrze. Lina bardzo low, ale Lina żyje jeszcze. Defensywny swap. Vox zostanie także zabity, nieudany ten gank, bardzo dobra reakcja po stronie mord do bicia. Ten słup nawet chyba taki nie był niezbędny, ale jednak na wszelki wypadek, no i duel na pewno zadowolony. On bardzo odważnie wskoczył Lost Control i myślał, że może będzie wystarczało damage'a na tą linę, ale jednak ona 1300 HP, jakieś tam jeszcze sticky i tak dalej, więc tutaj pozwoliło przeżyć. Świetna reakcja Mord. Udało im się dobić już niemal do równej różnicy networku i więcej takich akcji i myślę, że będą mieli szansę, żeby w tym game namieszać. No cóż, dalej Razor tutaj odstaje, najwyższy network w tej grze, natomiast resztę, kolejne trzy pozycje bez jakiejś ogromnej przewagi, ale jednak zajmują kory mord do bicia, więc odzyskują trochę tempo w tej grze i zobaczymy, czy uda im się wykorzystać, no. A KRS przy okazji całkiem dobrego, głębokiego warda za tę dwójką postawił. A, widzimy tutaj. Myślę, że będą dalej polować pewnie na Duelmeistera. No cóż. Na topie defensywny TPK ze strony Gandalfa, tutaj chyba będzie obrona. Onlymat posiada Chrono. Możliwe, że będzie zaraz wykorzystane. Łapie tylko Vengeful Spirit. Razor uciekł. Z drugiej strony konektuje też Razor. Przepraszam, uciekł Kunka. Razor z drugiej strony konektuje Echo Slam na dwóch. Łapana jeszcze CM. Zabity także Vengeful Spirit. Tutaj Timberso dołącza, ale Timberso raczej za dużo nie zrobi. Już tutaj Mage Slayer gotowy na Razorze. Jest też dostępny Silence. Timberso bardzo mało many. Łapany przez Time Dilation. Vox dosyć low, ale Ziz zginie, nie zabije tego supporta, więc to jest 4-1 dla KRS-u. Na pewno zadowoleni z tej rotacji. Wzięci w kleszcze z obydwu stron. Razor bardzo ładnie
dobił ich od pleców i tak. Już tak naprawdę. Ładnie skonektował od dołu i zamknął. Pomimo tego, że to Chrono nie było najbardziej udane, ostatecznie walka jak najbardziej na korzyść KRS-u, więc nie miałem na co narzekać. No i cóż, widzimy Void Mask of Madness zmierza w kierunku Maelstorma, więc to jest dosyć klasyczny build. Mamy dalszą tutaj już na tym top towerze, ale to już jest. Jeszcze troszeczkę ma HP. Zobaczymy. No i nawet mimo tej śmierci Shaker, a niewiele ponad 200 gold do Blinka, więc ta inicjacja będzie... Los Control. Przeteleportował się, zawodnicy KRS-u jednak się wycofają. Teleport jeszcze Grimstroke'a. Już jednak dołącza tej Kunka, może tutaj będzie jakaś próba. Nie, nie będzie tutaj żadnej chyba próby smoke'a. Po pierwsze, nie mają smoke'u w ogóle w ekwipunku. No to jest dobry pierwszy krok, żeby go zrobić. Ale zobaczymy. Tutaj jednak dużo osób kręci się na tym topie. Chociaż jak to mówię, teraz się rozpieszają na swoje linie, więc... No cóż. Na midzie akcja Gandalf dosyć low, ale Kubox także. Kubox umrze jako pierwszy. Zysk przerywa od razu Linka Razora, więc może być z tego powodu zadowolony, ale to jest otoczony 4-5 zawodnikami KRS-u. Zysk zginie. Szybka i zdecydowana reakcja KRS-u. Zabijają supporta i midlane'a. Tracą w międzyczasie wieżę na topie, ale ona była i tak już low. To jest raczej strata nie... No, strata już wliczona w koszty. No bardzo, bardzo agresywnie poszedł tam Zys. Myślę, że mógł spodziewać się tepów na tą jedynkę. No cóż, i tak Queen of Pain wydaje się dobrym połączeniem, no też bardzo dobrym odpowiedzią na Timberso, o czym mieliśmy wcześniej okazji wspomnieć, jest Grimstroke, który sprawia, że no, żeby zabić Phantom Embrace'a trzeba right-clickować, a Timberso używający ulta, co to jest za łódka? Okej. Okay. Łódka na iluzji Razora w międzyczasie. Natomiast wracając do Phantom Embrace'a, Timber w czasie używania swojego ulta nie może right-clickować, więc zdjęcie tego Silence'a wymaga od niego przerwania ulta, który wchodzi na cooldown i sprawia, że on przez te kilka sekund, nawet jak ściągnie tego Silence'a, to ma dostęp tylko dwa spele, więc ponownie to jest kolejna dobra odpowiedź Razor także. No widać, że KRS był przygotowany na tego Timberso i Zys za dużo nie może zrobić swoją flagową postacią. W międzyczasie smoke KRS-u na trójkąt i mają... Duelmeister złapany, inicjacja Shakera, użyte Echo Slam, Lost Control, nie miał ulta, ale nie musiał go używać. Złapany też Kubox teraz ultuje, ale brak komunikacji, przerwany ult CM-ki przez słopa. Niemniej jednak umrze tutaj Gandalf na Earthshakerze. Kubox bardzo low, musi uważać, Vox dołącza, Link na dwóch, Chrono łapie dwóch także. Kunka dosyć low, oj, Matu musiał uważać, ale szybko stajmłokował z powrotem damage. Trzech za jednego, KRS na pewno zadowolony z tej walki, jeszcze tutaj złapią Kuriera, Duelmeistra. Przytrzymali ich na tym trójkącie na tyle długo, że Void z Razorem mogli jeszcze dołączyć, dołożyć swoje i pozamiatać wszystkich w sumie łącznie, jeżeli liczymy wcześniejszą śmierć. Inicjacja na Razora, ale Razor ma już BKB, Zys teraz w tarapatach, wyciszony, będzie wycofywał, ale cały czas linkowany, wyciszany, zabity, Duelmeister zginie gdzieś tam obok. Ginie także Zys, umiera pozycja 1 i numer, pozycja 1 i 2, mord do bicia, dwóch supportów wraz z Kunkon, który właśnie dołączył, próbują tutaj może coś zgarnąć, ale oni chyba muszą się wycofywać, Kubanos dalej wchodzi i defensywny swap przerywa Linkę, teraz łódka nie trafia nikogo, raczej defensywna, odpycha trochę zawodników KRS-u, nie będzie tutaj więcej zabójstw. No, coś to nie wygląda, ten draft pod tempo po stronie mordu bicia, coś tutaj nie wychodzi. No, problemy się zaczęły jednak w tych side lane'ach, które... No, jeśli chcesz grać na tempo, to dobrze je wygrać, a tam jednak KRS... Oj, Lost Control bardzo odważnie wskakuje. Zys paniszuje, posiada już Blinka. Lost Control bardzo low, jest eksmarkowany z powrotem, nie ma jeszcze skoku. Używa butelki, przeżyje to Gandalf, inicjuje, zabijają Kunkę.
Chiptok bardzo low musi uważać, choć Lost Control także. Słop zabije Lost Controla zbyt odważnie. Chiptok za to zginie, ale na pewno jest zadowolony z tej wymiany. No i Zys tutaj ucieka. Czy będą go gonić? Gonią go jeszcze. Może już dosyć daleko. Ale Zys tutaj nie wycofuje się. Wskakuje. Kubanos bardzo low używa BKB, ale to dopiero po spelach Timbera, ale może to... Może to wystarczy? Zys umrze! Aż mnie serce boli, jak widzę, na jakim low oni uciekają. Ja dziękuję. Kubanos zna limity swojej postaci. Ej, Kubox teleportował się, chcieli to obrócić, ale obrócili to jedynie śmierć swojego midlanera. No coś tutaj nie wyszło. O, ale Void na bocie złapany przez łódkę, przez lagunę. No, łódka, laguna, pewnie jeszcze ten stun i ten, no. Mordy do bicia raczej zadowolone. Void tutaj dosyć odważnie farmi, dosyć głęboko. No cóż, może będziemy mieć chwilę przerwy, zobaczmy Networthy, no definitywnie prowadzi Razor, a zaraz za nim jego pozycja numer 1, KRS raczej zadowolony z tej sytuacji, nie tak daleko, Queen of Pain też prawie 1000 przewagi nad Timperem. Midlanerzy są najbiedniejszymi korami po obu stronach. Tak z ciekawości, zobaczmy szybko może przedmioty. Chiptok na Vengeful Spirit idzie w kierunku szybkiego Sceptera, Zys z Blinkiem, Kają. Będzie szedł w Eula. Ubox jak na razie zmierza do Drumsów, niedługo je skończy. Duelmeister na linie Maelstrom, niedługo będzie Gleipnir, wcześniej Falcon Blade. Kunkka z Blade Mailem. Chyba już idzie do niego pełen Scepter, tak, i zbiera na Sharda. No cóż, no to jest zadowolony. Lost Control, Gandalf na Earthshakerze z Blinkiem, nie tak daleko Eula. Lost Control na Queen of Pain, jeszcze zbiera na BKB, on jest jeden z tych najbiedniejszych core w teamie. No też Grimstroke z Glimmerscape'em, Razor tutaj najbardziej jest farmiony, BKB skończone, które widzieliśmy już dwa razy użyte, Yasha i wcześniej jako pierwszy Mage Slayer. No i Faceless Void, Mask of Madness, Maelstrom niedaleko BKB. No i KRS teraz minuta 20, idą prosto na Roshana. To nie powinien być dla nich za duży problem. Mordy do bicia raczej nie kontestują tego, są tutaj zgromadzeni na swoim trójkącie, dosyć defensywnie, nawet Kunkka odpuszczający mida używa X-Marka, więc nie czują się tutaj zbyt pewnie. Roshan raczej nie będzie kontestowany. Ja myślę, że być może potrzebuję jeszcze jakichś kluczowych przedmiotów, żeby poczuć się trochę pewniej. Myślę, że ten scepter kunkowy będzie jakimś małym power spike'iem, który potencjalnie im pomoże w tym fajcie. No definitywnie. To może być coś, co może złamie ich tą negatywną pasę. No zobaczymy. Też nie tak daleko shard, więc może to przemieszczenie, ten duży AoE crowd control coś tutaj pomoże. No definitywnie mordy do bicia jak na razie nie radzą sobie i to tempo, o ironię, jest ze strony KRS-u. 10 tysięcy przewagi w 20 minucie. Zasmokowani, jedyna niewidzialności na Lost Control na kłopie. Nic nie wiążąca inicjacja, ale Chiptok będzie musiał uważać, defensywny stun. Chyba nie będzie dive'owany, chyba to tak tylko odgrażają się. Możliwe, że wezmą wieżę na bocie i mordy do bicia wydają się być niezainteresowane bronieniem tej wieży. Nie, nawet ten water park, który myślałem, że będzie spajkiem, nie będzie aż tak użyteczny. Teraz widzę, że Void ma raptem 900 zł do BKB, więc on też nie będzie się tym tak przejmował. No to prawda, kory tutaj po stronie KRS-u, jeden backup już gotowy dłuższy czas, jeden backup bardzo blisko, backup na kłopie, no jeszcze 1600 golda, ale to też nie jest tak daleko, więc KRS w najgorszym wypadku może po prostu poczekać na skończenie BKB na wszystkich korach i no nie przejmować się zbytnio tym waterparkiem. Z drugiej strony, jak tak można? Ja rozumiem jedno BKB w drużynie, ale trzy to już jest... Panowie definitywnie nie grają na in-house'owych zasadach. Nie. Widać, że coś się zmieniło chyba. Tak, żółty item jednak nie jest zabroniony, wręcz przeciwnie.
Też mamy tutaj jakieś rysowanie na Zysa. Zobaczymy, jak wygląda wizja. Zys widzi jak na razie Banosa. Defensywny teleport. KRS tutaj nie ma zbytnio wizji. Defensywny ward po stronie Mord do bicia tutaj na górce. Mamy smoke po stronie Mord do bicia. Może będzie inicjacja na tego Razora. On jest troszeczkę odsamotniony. Czuje się pewnie, może zbyt pewnie. Widać, że Mordy do bicia jeszcze nie są do końca pewne. Tej troszeczkę obchodzą, próbują go złapać. Chyba nie zinicjują. Lost Control teraz się pokazał obok na midzie. Only Mat też nie jest tak daleko. Widzą Grimstroke'a, pingują na Grimstroke'a. Chcą może złapać jakiegoś killa na supporcie najpierw, zanim zaczną walkę. Zys inicjuje. Vox mocno znukowany, ale posiada Glimmera. Glimmer kupi mu trochę czasu. Chrono użyte tylko na linię. Od razu defensywny swap. Za dużo z tego Chrono nie wychodzi, ale tutaj nowy BKB na wojdzie. Okropne zamieszanie, zginie Kunka, ale zginął wcześniej Grimstroke, zginął Earthshaker, ale zginęła też Vengeful Spirit. Zginie też Kubox, więc 2 za 3. Zys tej ucieka, Zys chyba nie zostanie złapany. No walka z lekką korzyścią dla KRS-u, ale to z pewnością nie są aż tak zadowoleni, mogli to lepiej rozegrać. Myślę, że na obecny moment to była najlepsza walka, na jaką Mordy mogły liczyć. Definitywnie. Bo spodziewałbym się czegoś dużo bardziej dramatycznego dla nich, ale utrzymali to tak jeszcze we względnym, może nie remisie, ale... No, na tyle, na ile mogli, jeszcze no. Ze świadomością, że jednak bili się w nowe BKB Voida, w Aegisa na Razorze, to nie skończyli najgorzej. A przyznam. Na midzie będzie kontynuowany push, teraz bardzo agresywne wejście, Lost Control, bardzo dużo damage'a otrzymał ze swojego ulta, BKB użyte dopiero po czasie. Musi uważać, to jest jednak 3 na 4, nie mają Chrono, dobra, jednak 4 na 4. Razor jeszcze ma minutę, Aegisa, Water Park teraz wykorzystany. Inicjacja, Kłopa zginie, Zys ładnie ją wyłapał, ale Zys teraz musi uważać, Timbers są bardzo low. Matu chyba go zabaszuje na śmierć, tak, zabaszuje go na śmierć, umiera w międzyczasie Razor. Ale to jest dopiero Aegis. Jak na razie 2 straconych, ale teraz BKB i kontrinicjacja po stronie KRS-u. Oj, duel tutaj bardzo low. Kubox także zginął duel. Zginie Chiptok. Kubox też zostanie wyłapany. Chiptok skończył Septera, więc jego jeszcze irytująca iluzja tutaj pozostanie, ale chyba nie na długo. Próbował jeszcze zabrać z sobą Earthshakera, ale Earthshaker przeżyje to i jedynie mokra Kasia na Kunce. Joey przeżyje. Ten początek walki wydawał się nie najgorszy dla Mord do bicia. Wydawał się nie najgorszy, ale też chyba warto zaznaczyć, że to była walka bez Chrono. I że bez tego Chrono udało im się koniec końców wygrać. To prawda, KRS tutaj bił się bez Chrono. Wprawdzie wykorzystali Aegisa, ale jednak bez Chrono się bili, stracili też midlanera, natomiast to później szybko odrobili. Zys agresywnie tutaj inicjuje, ale to raczej nie jest nic poważnego, raczej przepłoszenie przeciwników. No cóż, mamy smoke po stronie Mord do bicia, będą chcieli może znowu tutaj skonektować, pingują na Voida. Void sobie farmi, chyba w nieświadome, nie ma jeszcze BKB, 20 sekund, jeżeli zostanie złapany, oj, zobaczył duela, ale jeszcze jest dostępny Gleipnir, Void nie ma żadnego dispela, 10 sekund. Oj, złapany Gleipnirem, ale zdążył odskoczyć, ma też Chrono. 5 sekund do BKB, chyba zginie, zginął. Więc złapany przez Mordy do bicia, na pewno zadowoleni z tego ganka. Te 5 sekund do BKB, które niestety zabiło go. Na początku postraszył tym Chrono i może potem żałował, że nie był to instant cast. Bo gdy za drugim razem spróbował, już było za późno zdecydowanie. Patrzę teraz na czat i widzę wielokrotnie napisany wyraz definitywnie. Czy ja nadużyłem tego wyrazu w przeciągu ostatnich kilku minut? Nie wiem, ja przez połowę czasu na bieżąco muszę się zastanawiać, o czym właśnie mówię, więc nawet jest to. Tutaj troszeczkę czat się ze mnie wyśmiewa chyba. No cóż, Mordy do bicia puszują na midzie. T1 jeszcze stoi po stronie KRS-u. Lost Control inicjuje, choć niezbyt odważnie na Zysa. Gandalf wyblinkował się, nic nie użył.
zapewniany, że tylko kilka razy użyłem wyrazu definitywnie, więc definitywnie nie było najgorzej. No cóż, mordy do bicia wycofują się. Z drugiej strony Counter Smoke po stronie KRS-u, teraz BKB i Krono dostępne na Voidzie. Wszystkie spele na wszystkich zawodnikach są dostępne, jeżeli tutaj kogoś zmapią. Na razie nie pojawiają się najlepsze targety, widzą Kuboxa, widzą Chiptoka, dwa supporty, no to zawsze coś. Void już tutaj chciał wskoczyć, ale jednak nie zdecydował się. Wskakuje Lost Control, Chiptok tutaj raczej zginie, ale dalej posiada swoją iluzję. To nie jest najlepszy target, ale to jest zawsze coś. Żadnego nadmiaru. No i super. Czat zapewnia mnie, że nie było tutaj nic nadużywane, więc ja jestem zadowolony. Wspaniale, tak trzeba żyć. W międzyczasie Lina Timber zyskują troszkę czasu, żeby może faktycznie skończyć w jednym przypadku, w przypadku Hurricane Pike'a, w przypadku Timbera. Oj. Inicjacja Zysa na tak OnlyMata. No OnlyMat raczej nie jest zagrożony, posiada BKB, posiada odskok, to raczej taka luźna... Luźny haras, no tak powiedzieć. Osmyrał go troszkę. Dokładnie. Ciekawe określenie, ale adekwatne. No cóż. Teraz inicjacja na Zysa, tym razem już bardzo poważna. Ulter Shakera, BKB, Razora. Zys bardzo low, raczej z tego nie ucieknie cało. Zys zginie. A Roshan jest już dostępny. Szybki respawn. Jeden chyba z najszybszych, ponieważ Roshan zginął około 21 minuty, jest 29, czyli no praktycznie najszybszy możliwy. KRS wydaje się na niego czekać na bocie i tak się tutaj kręcą, ale możliwe, że ze śmiercią Timbersa spróbują tutaj troszkę popuszować, zanim pójdą na Roshana. Duel wraz z Ziojem są dalej w dżungli, dalej farmią, teraz Kunkka teleportuje się defensywnie, OnlyMat wchodzi, tylko chyba straszył, OnlyMat dalej z gotowym Krono, dalej z gotowym BKB, będzie musiał użyć tego BKB, no i się KRS wycofa, myślę, że będą tutaj zmierzać raczej na Roshana, Razor tutaj teleportuje się, na jakieś staki. Jednak jeszcze się tak nie śpieszą. To całkiem ładny stack. No, nie wygląda to najgorzej. Z drugiej strony, mordy do bicia, Smoke, mają nadzieję kogoś wyłapać. Zobaczmy, jak wygląda wizja po ich stronie. Chyba nie widzą za dużo. Jakieś pingi, które były dosyć celne, gdzie zgadywali, że zawodnicy KRS-u są, ale nie mają żadnej wizji, jak wygląda KRS. KRS ma wprawdzie wardę, ale jednak... mordy do bicia są na smoku, więc nie byli widzeni. No i jednak mordy do bicia zmierzają w stronę Roshana. Jestem ciekawy, czy go podejmą, czy będą czuli się na siłach. Z drugiej strony, o, KRS także smokuje. Mordy do bicia jednak tylko weryfikowali, że Roshan nie jest zabijany i nie podejmują go. A KRS chce przejść przez dżunglę świetlistych, potencjalnie złapać kogoś i zgaduje, że potem dopiero udać się na Roshana. Pingują na teleportację Timbersoa na midzie. Będą chyba chcieli podjąć walkę, wiedzą, że nie ma Timbera. No i ładny stun, łapie dwóch. Duel złapany, Chiptok stoi z gotowym słopem. Kubox tutaj też słop defensywny z Krono. Z drugiej strony Razor inicjuje na Kunkę. Kunkka zginie, ale Matt zginie także. Dwóch za dwóch jak na razie. Lost Control dosyć low. Gandalf tutaj wchodzi, próbuje coś zrobić na Zysa, ale Zys raczej nie poczuł za mocno tego Echo Slam. Kubox tutaj dosyć low, Duelmeister dosyć low, Refresher na Razorze, drugie BKB. Duel jest goniony, w międzyczasie zginęło tutaj dużo, jest 2 na 2. Duel wyteleportuje się. Po obu stronach przeżywa dwóch korów, więc no KRS... Okej, jednak Kubanos tutaj decyduje się na Roshana, ale bardzo wyrównana walka. OnlyMatowi brakowało do backupa jakieś 2-3 sekundy z tego, co widziałem. Chwilę po tym Chrono, jak go skończyła Lina. O, niefortunnie. Zresztą definitywnie mordy do bicia są zadowolone z tej walki. Z przewagi 22
2 tysięcy, w pewnym momencie chyba KRS-u teraz zmniejszyła się do 15, więc równa wymiana to jest zbliżenie wartości obu drużyn. I drużyna, która jest z tyłu, jak najbardziej z tego powodu cieszy. Też teleportacja na bot KRS będzie chciał najpewniej znowu podjąć Roshana. Będą chyba chwilę czekali jeszcze na BKB, na Razorze. Z drugiej strony mordy do bicia też tutaj się kręcą w okolicy. Duelmeister posiada teleportację, posiada Boots of Travel, więc też może szybko dołączyć do swojego zespołu. Ze tej troszeczkę farmy. Lost Control też konektuje, zobaczymy. Inicjacja tutaj, Zys próbuje kogoś złapać. Nie widzą nikogo. Z drugiej strony KRS też nie widzi, więc oba teamy bardzo blisko. Teraz dopiero Kubanos łamie Smoke'a, wchodzi w trzech. Tiptok zostanie szybko zabity, złapana także Crystal Maiden. To jest definitywnie najgorszy start dla KRS-u. Dwóch supportów nie żyje po stronie mord do bicia. Kunka też złapany. Kunka także zginie i defensywny teleport po stronie Zysa. Zys uciekł, a Duelmeister nawet nie dołączył do swojego zespołu. KRS teraz bez problemu wezmą Roshana. No i to wszystko z cooldownem na refresherze Razora, z niewykorzystaniem chrono, więc KRS będzie gotowy iść za ciosem i z Aegisem pushować od razu wrogą bazę. No tak, to jest high ground attempt teraz na 100%, bo tak jak mówiłeś, te cooldowny są cały czas po stronie KRS-u. 20 sekund do refreshera Razora, podwójny ult, no, zaboli. No cóż, KRS odpuszczowuje tutaj falę. Przygotowują się na tego pusha. 5 minut na Aegisie, więc nie muszą się tak skrajnie śpieszyć. Czekają pewnie na ostatnie cooldowny na backupach. Only mat na Wojdzie też jakieś 150 golda do gotowego Mjolnira. Na pewno też chciałby to skończyć. Spaj, tak. To jest. Przepis już kurierze. To jest spory przedmiot dla tego Wojda. Zobaczmy szybko na itemy. Na Vengeful Spirit, jak już widzieliśmy wcześniej, skończony Scepter, Pavis. Tutaj buduje ta węga. Pavis nie będzie chwilowo ulepszany. Buduje Glimmera, dosyć późny Glimmer. Zys do swojego Blinka, Eula. Skończył Kaya Sanj, dołożył Eternal Shrouda. Crystal Maiden z Boots of Bearing. Duelmeister. Bardzo dużo przedmiotów. Hurricane Pike, Monkey King Bar, Boots of Travel. Ikunka. Za dużo nie dołożył, jedynie Veil of Discord oraz Shard. Z drugiej strony Earthshaker z Wind Wakerem. Wcześniej miał Blinka i Fort Staffa, więc ten Wind Waker całkiem spory item. Queen of Pain, Lost Control wraz z Kaya Sanj, właśnie skończona Parazma BKB. Grimstroke, Vox Amper, posiada Aether Lancy, Glimmerscape i zbiera już na Sight of Vice, na Hexa, Razor. Wow, to jest dużo. Refresher Orb, Manta, Heaven's Halberd, BKB. Mage Slayer, to ten zawodnik praktycznie wszystkie sloty ma zajęte i Only Mat na Faceless Voidzie dołożył właśnie Mjolnira. Teraz będą gotowi na walkę, inicjacja. Bardzo głęboki skok Lost Controla, nie trafia nikogo ultem, defensywny słop mimo wszystko. Natomiast robi sporo przestrzeni. Glyph będzie wykorzystany przez Radiant, to jakaś inicjacja, Duelmeister. Chciałem powiedzieć złapany przez Gandalfa, ale trudno to nazwać złapanym, kiedy on zabija Gandalfa, ale czy jego tepek nie jest przypadkiem przerwany? Tak, jego tepek jest przerwany, więc Duelmeister nie będzie w stanie dołączyć do tej walki. Krono na dwóch, łapie iluzję, łapie Kunkę. Razor cały czas w tym Krono bije swoim ultem. Refresher, BKB, ponowny ult. Zys mocno obrywa Duelmeister. Jakimś cudem znalazł się tutaj na dole. Ostatecznie spory chaos, umiera Razor, umiera Earthshaker. KRS będzie się wycofywał, wykorzystany także Aegis na Voidzie. Widziałeś, jakim cudem duel się tutaj znalazł w tej walce? Bo jego teleport był chyba przerwany przez Earthshakera. Wychodzi na to, że chyba nie, bo on się znalazł faktycznie gdzieś tam później, chyba po chrono, mi się zdaje. Ciekawe. Spory chaos na ekranie, ale
Tak czy inaczej, całkiem dobra obrona Morph. Z jednym buybackiem, ale nie zauważyłem na kim. Zobaczmy. A, na CMC. Buyback na CMC, no, ale to jest 2 za 2, przy czym oni zabili dwa potężne kory, stracili dwa supporty. Only Matt złapany, Only Matt musi uważać, BKB na cooldownie. Użyje W, nie ma chrono, wycofa się bezpiecznie, ale musi tutaj bardzo uważać. No, mordy do bicia zadowolone z tej walki. Ta gra wyglądała naprawdę źle, ale w 38 minucie dalej każda te trójka stoi bez dużych korowych buybacków. Więc przyznam, że całkiem ładnie się trzymają w tej grze. No cóż, defensywne teleportacje, los control tutaj troszkę splituje, bo ta Zex markowany najpewniej użyje BKB i po prostu wyteleportuje, właśnie tak robi. Więc tutaj zjął troszeczkę presję z mida. Ale no, mord do bicia odzyskują tutaj tempo i pokazują, że gra dalej trwa. No, jestem ciekawy. Przewidywaliśmy raczej, że późniejsza gra będzie po stronie KRS-u, a jednak KRS ma tutaj lekkie problemy dalej. Mamy smoke po stronie KRS-u, będą chcieli chyba ponownie podjąć walkę. Chrono zaraz będzie gotowe. Wszystkie inne ulta już są załadowane. Razor jeszcze niecała minuta do refresher orba, ale może być on nie taki niezbędny. Scan trafia w duela, ale duel od razu się wycofuje. KRS nic tutaj nie znajduje. Kunka łamie smoke'a. Lost control wskakuje na Kunkę. Kunka wyciszony, stunowany. Defensywny słop, ładne krono na trzech. Już nie ma słopa, nie ma jak z tego krono nikogo ocalić. Inicjacja Gandalfa, umiera trzech. Bardzo ładne zagranie po stronie KRS-u. Wykorzystali tutaj fakt, że Vengeful Spirit już wykorzystała swojego słapa. Vengeful Spirit także umrze, iluzja też najpewniej zostanie szybko zabita. I tutaj nie ma buybacków, jedynie Kunka posiada. Zys jeszcze łapany przez Lost Controla na midzie. Gandalf tutaj chyba się przeteleportował na topa, próbuje coś pomóc. Czy ta dwójka zabije tego Timberso? Ciekawa interakcja z Eulem. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Wind Waker na Timberso. Ucieka raczej do bezpieczeństwa. Może tutaj za dużo chcieli, ale nie zmienia to faktu, że w międzyczasie Razor wraz z Voidem puszują, ale teraz Razor łapie Timberso. Zys musi uważać. Razor teraz też sporo bonusowego damage'a, no to przyspieszy im pusza. No i zobaczymy. Zdecydowanie najlepiej zagrany teamfight do tej pory. Świetne krono, świetny follow-up jeszcze z Ecoslamem. Wykorzystali w końcu pełny potencjał swoich AOE damage'u, tak. Dokładnie, swoich umiejętności ostatecznych, ładnie wybejtowany ten słop i no i pięknie złapane krono. No cóż, KRS zniszczyli baraki na midzie, na bocie i dalej pushują 22 sekundy do odrodzenia liny. Chcą jeszcze wykorzystać, wziąć może mega creepy, only mat, 4 sekundy do BKB. Ale jednak KRS się wycofa. Zniszczyli wieże te 3, więc są na pewno zadowoleni. Jeszcze to nie są mega creepy, ale ta jedna walka przybliżyła ich do zwycięstwa znacząco. Nie wiem, czy zagrałem teraz bezpiecznie. Poczekają na trzeciego Aegisa i spróbują skończyć grę, czy może wcześniej jakimś smokiem. Będą chcieli odciąć już tlen do końca i... Warta pauza w tej grze. Ciekawe dla kogo. O, tym razem Kubox. A nie, Lucky Zioi, dobra. To tym razem Zioi na Kunce. To on jeszcze nie pauzował. Bo tutaj mieliśmy dwie pauzy dla Gandalfa. Pauza dla kogo? Dla kogoś jeszcze była, no dobra. No... Myślę, że tutaj KRS będzie chciał poczekać na Roshana, możliwy spawn Roshana za niecałą już minutę, więc od minuty do czterech będą czekać na tego Roshana, jeżeli jakoś nie zostaną wcześniej złapani. Myślę, że to byłaby najlepsza opcja dla nich, po prostu wyczekać tego Roshana i na spokojnie z Aegisem wejść na Highgrounda, zdjąć mega creepy i wtedy już nie mają takiej presji, mogą podjąć dosyć spokojną, wolną walkę i ta baza będzie pushowana przez mega creepy, to jest bardzo wygodna pozycja. No nic ich na pewno nie goni.
myślę, że z tym line-upem mogą bez problemu sobie cierpliwie zagrać na tego Aegisa, na push, który będzie trwał, ile będą chcieli tak naprawdę. Dokładnie. Cóż, dla chętnych pokazujemy tutaj przedmioty, jakie mają zawodnicy w 41 minucie. W międzyczasie mam dla ciebie pytanie, Felipe. Czy Timber Sosie się odmienia? Mamy tutaj dyskusję na temat, czy się odmienia Timberso, czy nie. Ja bym chyba odmieniał. Tak? Ale wszyscy mówią Timbera po prostu, wiesz? Timbera, nie wiem, Timberso. No ja bym nie odmieniał Tim. O. No nie wiem. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek używał pełnej nazwy, więc mnie wziąłeś mega zaskoczenia. Nie wiem. Na prośbę to są banery KRS-u. Te słodziutkie raki takie. Bardzo fajny baner. Ja bardzo lubię ich banery. Muszę przyznać, że to jest całkiem liczne. Dobrze, powróćmy już jednak do gry. Gra odpauzowana i widzimy KRS tutaj na spokojnie siedzą i sobie farmią, oczekują tego Roshana. Rzeczywiście. Dyskusja na temat odmiany Timberso kontynuuje się. Timbersoem? Nie wiem. Ja nie jestem tutaj przekonany do końca odmianą, którą otrzymaliśmy na czacie. Mam wrażenie, że jeżeli nie jesteś pewny, jak odmieniać, to nie odmieniaj. Po prostu. Szczególnie, że używamy tutaj zagranicznego określenia, to jest zagraniczna nazwa, więc jeżeli nie wiesz jak, to po prostu nie rób. Ale może ktoś to jest, to jest całkiem ciekawa teoria na temat banerów Radiant dla odmiany. Co jest z banerami? Banery Radiant to zioi po całej nocy walania wody. Nie znam tego osobiście, ale... znam tego zawodnika osobiście, ale myślę, że tak. Bardzo mi się podoba ta teoria. No to twarz nie wydaje się być człowieka, który odpoczął i miał dobry sen. Nie wiem, kto jest na tym banerze. Definitywnie KRS, jeżeli mielibyśmy oceniać banery obu drużyn pod względem słodkości, uroczości, to KRS tutaj ma znaczną przewagę. Tak, tu nie da się chyba z tym kłócić. No cóż, jednak wbrew temu, co mówiłem, KRS tutaj trzyma się przy tym high groundzie. Może nie chcą konkretnie inicjować, ale potencjalnie szukać jakiegoś pick-offa, złapać kogoś, kto by wyszedł z mord do bicia. Jednak tutaj na nic się nie zdecydują. Nie zrobią poważniejszych inicjacji. Teleportacja, wezmą sobie teraz Tormentora. Jest to jakiś pomysł. Tormentor do kogo poleciał? Chyba do nikogo, bo wszyscy mają. Możliwe. Tak, nie ma w powiadomieniu. Tak, dla wszystkich 280, nie wiem czemu też mi nie wyskoczyło powiadomienie. Dla Timbersoa z Timbersoem. Nie wiem, czy to ominąłem, teraz zauważyłem, że Grimstroke ma Hexa. Grimstroke skończył Hexa, to jest bardzo duży przedmiot, zważając na Soulbinda. Wcześniej widzieliśmy, że kolejkował, ale to różnie bywa z prędkością kończenia itemów na supportach. Strząsacz ziemi, Earthshaker. O te Timbersole? O Timbersowie? Nie. Nie wiem. Dyskusja, jak odmieniać Timberso, troszeczkę mnie przerasta. Też widzę właśnie pragnę zaznaczyć, że nie posiadam wykształcenia polonistycznego, więc... możecie być nieco bardziej. A polski klient Dota Underlords też tłumaczył nazwy postaci i przedmiotów i to było kryminalnie złe po prostu, tak. O, nie miałem okazji widzieć po angielsku, jak tykałem go. Cieszę się. Straszne to było. Timberso nie jest wypożyczonym słowem, więc nic się nie odmienia. No właśnie, Timberso jest anglojęzycznym określeniem, więc ja nie próbuję tego. To jest moje podejście. Dziękuję, że mam poparcie na czacie. Kubox tutaj samotnie, bardzo głęboko, nie wiem czego oczekuję. Mamy Mindbreakera na OnlyMacie, więc Kubox nawet nic nie zrobi. Roshan jest już odrodzony. KRS musiał sprawdzić zaraz przed jego odrodzeniem. Nie są świadomi tego, że Roshan jest już dostępny. Inicjacja tutaj, Gandalfa, Stun, Echo Slam w mokrą kasie. Jest Shard Kunki, kupują mu trochę miejsca, ale teraz Lost Control dołącza.
Dużo tutaj śmierci, w międzyczasie Ciptok jeszcze zginął, więc trzy śmierci po stronie, mord do bicia, buyback na Kuboksie, na Crystal Maiden, ale to powinny być bez większego problemu banaki po stronie, ostatnie banaki stracone po stronie mord do bicia. Kolejny buyback na Kunce, ale te baraki nie przeżyją tego pusha. Teraz inicjacja, X-Mark z łódką, zdodżowane, łapie tylko Voxa, z drugiej strony Link Grimstroke'a też bez follow-upu. Kubanos dosyć low, będzie się wycofywał. KRS nie chce podejmować jednak tej walki, na spokojnie wycofają się, najpewniej się zregenerują, zresetują, wezmą Roshana i wtedy będą dopiero zamykać grę. Niemniej jednak są zadowoleni, mega creepy po stronie KRS-u. Mogą sobie już to właśnie teraz na spokojnie rozegrać, ale brakuje odpowiedzi mordom powoli. Już za zbyt bardzo to wszystko urosło. Myślę, że ten Razer przede wszystkim jednak całą grę zdominował. Od laning stage'u przez każdą fazę właściwie. To prawda, ogromny impact Razora. On tutaj w early game bardzo dużo robił. Nawet w tych późniejszych etapach dalej bardzo twarda postać z bardzo dużym impactem. Sprzedał Mage Slayera, kupił Blinka, zmierza w kierunku Swift Blinka swoją drogą. Ciekawe, zastanawiałem się właśnie, jaki przedmiot pierwszy zostanie się wyzbyty. No został jeszcze, wcześniej buty zostały sprzedane przez Razora. Wszedł tutaj Aghanim Scepter. Gaduję, że po Swift Blinku może potencjalnie zjeść Sceptera, jeszcze może jakieś Skadi kupić, nie wiem, co tam będzie potrzebował. Że i gra na tyle długo by trwała. Nie, no wiem, Skadi jest na Voidzie, może nie będzie tego rozważał. Zobaczymy. 6000 swoją drogą w kieszeni Onlymatna. Shaker za kolejkę. Zjadł Aegisa, bo to jest trzecia śmierć Roshana. Onlymat zjada Aegisa, Onlymat. Przepraszam, zjada Aghanima Aghanim's Blessing i zjada. Nie zjada jeszcze, połyka Aegisa, ale jeszcze go nie strawił. Ma 5 minut przez na jego strawienie. Przez chwilę się bałem, że jakiś patch cię ominął, bo mega nie, się nie. Swoją drogą, co do naszej dyskusji na temat Timberso, było dużo propozycji nazwania go tartacznikiem. Świetne. Jestem ogromny. No cóż, tartacznik. Właśnie gdzieś tam wracając do Underlordsów, to Troll Warlord to był Troll Wataszka, z tego co pamiętam. To był mniej więcej taki poziom tych tłumaczeń. Troll Wataszka. No, no cóż, KRS trzyma się tego high grounda. Czuję się dosyć komfortowo, nie muszą wymuszać tej walki, nie muszą tutaj zbytnio się śpieszyć, mega creepy cały czas pchają tutaj powoli niszczą te budynki, więc mogą tutaj na spokojnie podejść. Tartacznik ładnie wyblinkował, spodziewał się może Krono. Nietrafiony Gleipnir, oj, tutaj sobie tauntuje. Podoba mi się określenie tartaczny. Też myślę, że dla... X-Mark Voida musi troszeczkę uważać. Timberso z 25 poziomem, dwa razy czakram na nim, więc to jest całkiem sporo damage'a. Onlymat, jeżeli nie będzie uważny, może zostać tutaj znukowany. Ma wprawdzie Aegisa, więc to nie jest tak tragiczne, ale jednak głupio byłoby go tak stracić. Zobaczmy na status buybacków. Onlymat łapie tylko duela, od razu defensywny swap. Wchodzi Razor, wchodzi Kunka, bardzo dużo speli wokoło. Void zginie po raz pierwszy. Duelmeister posiada rapiera, bije potężny damage. Lost Control ledwo to przeżył. Timberso inicjowany. Onlymat powraca, odpala już BKB. Timberso, tartacznik wykupuje się, wchodzi bardzo głęboko. Lost Control defensywny ult odpuszowuje tego zawodnika. Kubanos nie boi się, wchodzi na linę. Hurricane Pike cofają do bezpieczeństwa. Kubanos musi uważać, 4 ataki zabierają, bo pół HP. Ten rapier na linii jest bardzo potężny. No, z drugiej strony mordy do bicia straciły już 2 wieże. Lost Control chyba zginie. Oj, zginął. Ale Duelmeister też łapany bardzo low. Defensywny słup! Zachował rapiera! Już tej, po stronie mordobicia, 0 buybacków, jedynie Duelmeister, który ma jeszcze, który ma rapiera, przepraszam, ale jeżeli zginie, to go straci, zależnie od tego, gdzie zginie, może zdąży go podnieść, może nie, ale ta baza umiera, KRS skończy grę.
Wow. Ja nawet tego rapiera nie zauważyłem przez rozmowę o tartaczniku, co wiele mówiło o poziomie tych ostatnich 5 minut. Nie, ten rapier musiał być podłapany w... No, nie tak dawno temu. Ładnie. No i cóż, mamy pierwszą grę tego turnieju, bardzo ekscytująca dla tych, którzy chcą zobaczyć Networthy, jak się plasowały tutaj 10 minuta, minuta 20, 30, 40 i raz prawie do samego końca, na samym szczycie, pod koniec tylko przeskoczył go. Only Matt na Wojdzie. Teraz jeszcze widzę, że dostałem wiadomość prywatną, że mamy nazwy drużyn na odwrót. Tak, ja... Ja już trzykrotnie odnosiłem się do tego, dziękuję za waszą uwagę. Mamy świadomość, że nazwy były odwrotnie. To jest mały błąd, który naprawimy na przyszłość, mam nadzieję. No i cóż, zobaczymy jeszcze na szybko, jak wygląda sprawa drugiego meczu, bo mamy po mecze event details, zobaczmy. Jakie jeszcze mamy eventy tutaj? Pozostałe? Powinien być Mord do bicia versus Polish in-house team już niedługo. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Dobra, przejdziemy jeszcze na szybko na kamerki. No i co tutaj dużo mówić? Zacięta gra. Pomimo tego, że się spodziewaliśmy, że będzie wyglądała trochę inaczej, że to Mordy do bicia będą miały inicjatywę w early i potem KRS potencjalnie będzie grał pod późniejszą grę, to KRS dosyć długo prowadził, z krótkim tutaj odzyskaniem inicjatywy przez Mordy do bicia, ale jednak znowu KRS jedną bardzo ładną walką zamknęli Mordy do bicia na high grandzie i ostatecznie skończyli tą grę. Jakieś przemyślenia co do drużyn, co do draftu, co do tego, co może będziemy się spodziewać w przyszłości? Nie wiem, może Mordy powinny pomyśleć po prostu o mocniejszych liniach, o samym fakcie wygrania tych sidelane'ów i rozpoczęcia gry dalej z tych sidelane'ów. Bo definitywnie obydwie... O, już definitywnie się pojawiło. A definitywnie. Obydwa sidelane'y no, nie trzymały się najlepiej i potem to już było gonienie tak naprawdę KRS-u, żeby jakkolwiek to odbić. No cóż. Myślę, że zobaczymy, tutaj jest chyba jeszcze... Chyba już powoli się rozpoczynała druga gra, którą zaraz będziemy komentować. Myślę, że teraz udamy się na chwilową przerwę. I prosto przejdziemy do drugiej gry, czyli Mordy do bicia kontra In-House Team.